Zimowa pielęgnacja to szczególny czas dla naszej skóry i dzisiaj sobie właśnie o tym porozmawiamy. Jesteście gotowi? Cześć! Pomyślałam, że dzisiaj przygotuję dla Was taki film, w którym właśnie opowiem trochę, jak powinna wyglądać ta zimowa pielęgnacja i na czym warto się skupić. Między innymi też dlatego, że w internecie pojawia się bardzo dużo sprzecznych informacji i też widzę po komentarzach gdzieś, gdzie publikuję moje rolki, boicie się pewnych substancji, nie wiecie jak działać, więc dzisiaj sobie o tym porozmawiamy okiem kosmetologa, specjalisty. Powiem Wam, na co zwrócić uwagę, na czym się skupić, no i z czego na przykład zrezygnować. Dlaczego zima to jest właśnie taki szczególny czas dla naszej skóry? Przede wszystkim ze względu na to, co ją bombarduje od zewnątrz. Czyli tak, mróz, zimne powietrze, wiatr, śnieg, wilgoć na zewnątrz. Później wchodzimy do domu i mamy tak, ciepłe powietrze, kaloryfery odkręcone, być może suche powietrze. Do tego dochodzą również ubrania, które na siebie nakładamy, większe warstwy i tak dalej. Jest tego, słuchajcie, cała masa. Niestety. Pamiętajcie również, że zimą działa promieniowanie, więc stosowanie filtrów SPF jest również bardzo, bardzo ważne. To nie jest tak, że nie ma słońca i nie ma promieniowania. Ono cały czas jest. Wiele z Was decyduje się również na wykonywanie różnych zabiegów, mniej lub bardziej inwazyjnych w okresie zimowym. Ale też wprowadzamy do pielęgnacji takie substancje aktywne, jak na przykład kwasy czy retinoidy. Stosujecie być może właśnie w tym okresie zimowym różnego rodzaju kuracje dermatologiczne. Więc Wasza skóra potrzebuje odpowiedniej pielęgnacji, pielęgnacji domowej. Jak więc zadbać o skórę? Co robić i jakie kroki wykonywać i na czym się skupić? Oczyszczanie. Oczywiście nie rezygnujemy w wieczornej pielęgnacji z dwuetapowego oczyszczania naszej skóry. Dopasowujemy produkty pielęgnacyjne do typu naszej skóry i potrzeb naszej skóry. To nie jest tak, że jeżeli ktoś ma skórę mieszaną, skórę tłustą, skórę trądzikową, problematyczną, to w okresie zimowym powinien korzystać na przykład z olejków. No nie do końca tak jest. Z kolei osoby, które mają skórę suchą, też powinny mieć odpowiednie oczyszczanie. Płyny micelarne nie do końca mogą sprawdzić się w okresie zimowym. Także pamiętamy o tym, że skórę myjemy rano, i skórę myjemy wieczorem. Wieczorem bardzo ważne jest to, żeby ją odpowiednio doczyszczać, ze względu na to, że w dziennej pielęgnacji będziecie stosować troszkę inne kosmetyki niż na przykład w okresie wiosenno-letnim, a troszkę inne substancje aktywne i substancje okluzyjne, plus jeszcze do tego filtry, więc to oczyszczanie wieczornej pielęgnacji jest bardzo, bardzo ważne. Zwróćcie proszę na to uwagę, szczególnie jeśli właśnie będziecie stosować produkty okluzyjne, jeszcze połączone z filtrami, musicie skórę dobrze oczyszczać, żeby nie dochodziło do tak zwanego zapychania porów, żeby nic na tej Waszej skórze się nie pojawiał. Ale tutaj też moja wskazówka. Jeśli Wasza skóra jest taką skórą nadreaktywną, naczynkową, widzicie, że ona się czerwieni, że pojawia się rumień, to na przykład wprowadźcie w tym kroku oczyszczania, zrezygnujcie z wody zimnej na wodę letnią. Jeśli Wasza skóra jest właśnie taka nadreaktywna, to też warto pomyśleć o tym, żeby woda na przykład była przygotowana, żeby miała jak najmniej tych substancji drażniących. Ja wiem, że to są dodatkowe kroki w wieczornej pielęgnacji. Nie zawsze macie na to czas, nie zawsze macie na to ochotę, ale słuchajcie, to są takie drobne zmiany, które mogą bardzo dużo wnieść do Waszej pielęgnacji właśnie w tym okresie zimowym. Druga istotna informacja, bo już oczyszczanie mamy zrobione, to są formuły kosmetyków. No i tutaj na chwilę się zatrzymamy, bo jak wrzuciłam shorta lub też rolkę na moim Instagramie, gdzie mówiłam o tym, jak to jest z tą wodą w kosmetykach. Czyli taki mit, który krąży bardzo często, że zimą nie powinno się stosować kosmetyków na bazie wody. To oczywiście zleciała się cała masa ludzi, którzy stwierdzili, że głupoty opowiadam, że powinnam sama to przetestować, zobaczyć jak to jest, jak się wychodzi na dwór, kiedy jest mróz, a wcześniej się zrobiło pielęgnację z kremem na bazie wody.
Słuchajcie, cała masa bzdur powielanych gdzieś tam w internecie. To nie jest tak. Po pierwsze, może zacznijmy od tego. Większość kosmetyków, które znajdziecie w sklepach, większość kremów, bo rozmawialiśmy wtedy o kremach, jest na bazie wody. Woda jest bazą produktu. Ona tworzy, służy do tego, żeby ten produkt stworzyć, żeby wymieszać ze sobą różne substancje, które tam się znajdują. Nasza skóra ma temperaturę 36 stopni. Nakładacie pielęgnację przed wyjściem z domu. Woda z tych kosmetyków, z tych kremów odparowuje w momencie nałożenia na waszą skórę. Odparowuje. Ona nie zostaje na waszej skórze. Na waszej skórze zostają wszystkie pozostałe inne substancje, które gdzieś tam są zawarte w formule tego kremu. To mogą być emolienty tłuste, emolienty suche, to mogą być oleje, to mogą być woski, to mogą być substancje aktywne, to mogą być silikony. Jest tego cała masa. Woda odparowuje. Nakładacie pielęgnację zazwyczaj rano. Nie robicie jej na mrozie. Nie nakładacie kremów na balkonie. Nie wiem, no chyba, że mieszkacie w iglo, słuchajcie. No to jest po prostu jakiś absurd, tak? Nakładacie takie kremy, pielęgnację robicie w domu, w ciepłym pomieszczeniu. A to, że wychodzicie na dwór i nagle wasza skóra się czerwieni, czujecie ściągnięcie, ona robi się taka różowa, taka napięta. To nie jest objaw tego, że w kremie była woda i ona, nie wiem, zamarza w momencie wyjścia na dwór. Tak się dzieje, ponieważ rozszerzają się naczynia krwionośne, ponieważ nie ma odpowiedniej ochrony na waszej skórze, nie ma substancji okluzyjnych. Ta skóra po prostu w momencie wyjścia na mróz dostaje takie uderzenie i reaguje, pojawia się taka reakcja obronna skóry na zimne powietrze. To nie jest objaw kremu. Ja mogłabym o tym rozmawiać tutaj z wami godzinami i tłumaczyć wam, jak to wszystko funkcjonuje, jak skóra funkcjonuje i dlaczego właśnie tak się dzieje. Ale nie dzisiaj, dzisiaj nie o tym film. I właśnie. Jeśli widzicie, że wasza skóra tak reaguje po wyjściu na dwór, to po pierwsze trzeba pomyśleć o tym, by wprowadzić do pielęgnacji kosmetyki, szczególnie kremy, które będą miały bardziej treściwszą formułę. Ta treściwsza formuła może wiązać się z tym, że te kremy będą gęstsze albo mogą być one lekkie, ale zawierać substancje okluzyjne. Do tych substancji okluzyjnych zaliczamy na przykład różnego rodzaju emolienty. Tak jak powiedziałam, emolienty suche, emolienty tłuste. Są to substancje, które będą na waszej skórze tworzyły film. Taki film, który właśnie będzie chronił tę waszą skórę przed tym mrozem, przed tym bombardowaniem tym powietrzem, tymi czynnikami zewnętrznymi. Ona będzie miała taką powłoczkę, która będzie sprawiała, że po prostu ta reakcja skóry będzie zmniejszona. No i tutaj warto się zastanowić nad tym, żeby dobrać kosmetyki z takimi substancjami okluzyjnymi do typu waszej skóry. Bo skóra sucha będzie dobrze reagowała na substancje okluzyjne, na emolienty, na przykład takie jak woski, jak oleje, jak masło shea, jak w dużym stężeniu, jak parafina ciekła, jak lanolina, jak wazelina, jak różne silikony. Z kolei skóra, która ma tendencję do zapychania, taka skóra, która gdzieś tam pojawia się ten trądzik, nie polubi takich substancji, więc trzeba znaleźć takie produkty, które nie będą na bazie na przykład lanoliny, parafiny, wazeliny, ciekłej parafiny, silikonów, tylko pomyśl, bo są to substancje potencjalnie komedogenne, czyli mogą przyczyniać się do tego, że będą pojawiały się wypryski na waszej skórze, a pomyśleć o innych substancjach emoliencyjnych, okluzyjnych, które już z kolei nie są tak potencjalnie komedogenne,
ale też będą tworzyły film na Waszej skórze. W tej zimowej pielęgnacji warto również postawić na takie substancje jak m.in. ceramidy, które będą odbudowywały barierę lipidową. Tak naprawdę na wszystkie substancje lipidowe, takie, które będą tworzyły tą powłoczkę, emolienty, substancje, które będą wzmacniały skórę, będą ją chroniły, będą wzmacniały warstwę lipidową, czyli będą takim plastrem na Waszej skórze w momencie, kiedy będziecie wychodzić na dwór i z tego dworu też oczywiście wracać. Więc pomyślcie o tym, żeby gdzieś tam w Waszej pielęgnacji takie substancje się znalazły i takie produkty też były. Te kremy okluzyjne, takie kremy zimowe, kremy ochronne, warto stosować również w takich miejscach, jak na przykład zabezpieczamy uszy, które bardzo szybko niestety się czerwienią w momencie, kiedy przychodzimy z dworu, na przykład wchodzimy do mieszkania, czyli zabezpieczamy sobie uszy, zabezpieczamy sobie nos, no i oczywiście dłonie, jeśli jesteście osobami, które nie noszą rękawiczek. Pamiętajcie, żeby te dłonie też zabezpieczyć właśnie takimi produktami okluzyjnymi, ochronnymi na zimę. Idziemy dalej. W zimowej pielęgnacji warto również chronić nasze usta, więc pomyślcie o wszelkiego rodzaju produktach, takich pomadkach natłuszczających, pomadkach z woskami, pomadkach ochronnych, jeśli one jeszcze dodatkowo mają filtry, to już w ogóle super. Ale ta pielęgnacja naszych ust zimową porą jest bardzo ważna, bo na pewno nieraz Wam się zdarzyło, że gdzieś tam te usta jednak w tym okresie zimowym bardziej nam się zsychają. Następna ważna sprawa. Filtry. To, o czym powiedziałam wcześniej. Stosujemy zimą cały czas filtry. Cały czas ochrony. Możecie zejść z 50 na 30, żeby sobie zmniejszyć trochę tę ochronę, bo ona generalnie wśród tych współczynników jest bardzo podobna, ale ta ochrona musi być. Szczególnie jeśli jesteście osobami, które stosują teraz retinoidy, kuracje dermatologiczne, kwasy lub wykonują różnego rodzaju zabiegi. Ten produkt, czyli krem z filtrem, musi u Was być obowiązkowo. I kremem z filtrem smarujemy wszystkie odkryte miejsca, czyli stosujemy na twarz, na uszy, na szyję, ale również na nasze dłonie. Jeśli wprowadzicie substancje okluzyjne, produkty okluzyjne ochronne do Waszej zimowej pielęgnacji, musicie pamiętać o tym, że oczyszczanie wieczornej pielęgnacji musi być dokładne. Musi być prawidłowe, trzeba to wszystko ze skóry usunąć na noc, żeby ona w nocy przyjęła substancje aktywne, które sobie nałożycie z wieczornej pielęgnacji, żeby aktywnie nam sobie pracowała i działała, ale nie była zanieczyszczona, żeby odsłonić ujścia gruczołów łojowych i co ważne, peelingi. Stosujemy również peelingi, to złuszczanie dwa razy w tygodniu, bo tak jak powiedziałam, stosujemy bardziej gęste formuły, stosujemy substancje okluzyjne, więc musimy skórę doczyszczać i złuszczać. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę w zimowej pielęgnacji? Na pielęgnację ciała. To jest coś, o czym bardzo często zapominamy, słuchajcie. Dbamy o naszą skórę twarzy, chronimy ją, ale zapominamy o tym, że o ciało też należy dbać. Więc te peelingi zimową porą, masła zdecydowanie gęstsze lub też bardziej treściwe balsamy. Pamiętajcie o tym. Niekoniecznie długie zimowe kąpiele w bardzo wysokiej temperaturze będą nam dobrze robić, ale z kolei jeśli jesteście osobami, które lubią kąpiele zimową porą, to dodawajcie do wody chociaż odrobinę olejków. Takich olejków, oczywiście do ciała, nawilżających, natłuszczających. Niech ta woda będzie taka bardziej miękka, tłusta, może jakieś tłuste bomby, masła, coś takiego, co sprawi, że ta skóra będzie lepiej reagowała na właśnie taką wodę gorącą, która może ją przesuszać, która też będzie powodowała, że te naczynia krwionośne też inaczej będą działały, więc nawilżamy, natłuszczamy naszą skórę. No i oczywiście takie proste wskazówki jak picie wody. Pamiętajcie o tym, że zimą też musimy się nawadniać, bo niestety ta woda z naszego organizmu też nam ucieka, my ją wydalamy, więc musimy się nawadniać, szczególnie jeśli w pomieszczeniach, w których przebywacie, macie włączone kaloryfery, jest ciepło.
Woda jak najbardziej, tak, woda, wszelkiego rodzaju napój. Pomyślcie o tym, żeby na przykład zimową porą wprowadzić jakieś nawilżacze powietrza, żeby stosować nawilżanie powietrza, żeby ta temperatura w pomieszczeniu, w którym przebywacie, nie była zbyt wysoka, czyli te kaloryfery odkręcone, wiecie, tam na maksa, żeby było to nawilżanie w domu. A taki prosty sposób, jeśli nie macie nawilżacza, który będzie dbał o to powietrze, to nawet położenie garnka z wodą na kaloryferze i ta woda, która będzie parować, to też jest zawsze dobre rozwiązanie. Wietrzymy pomieszczenia. Ja wiem, że zimno, że powietrze, że nieciekawie i tak dalej, ale warto jednak zimą wietrzyć pomieszczenia. Oczywiście też nie przesadzajmy z tym wietrzeniem, bo tu nie chodzi o to, żebyśmy się przeziębili, ale usuwamy z naszych mieszkań, domów, usuwamy wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, bakterie, to co się zbiera, zmieniamy tą temperaturę w powietrzu, więc to też jest bardzo ważne. Ubrania, zwróćcie uwagę na to, z czego są, jakie stosujecie. Nie robimy czegoś takiego, że bierzemy szalik i słuchajcie, zawiązujemy go sobie prawie na całej twarzy, bo to też nie jest dobre rozwiązanie. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest nałożenie kremu okluzyjnego, który później zmyjemy, niż po prostu zasłanianie się, słuchajcie, szalikiem, w który oddychamy, on tam się zbiera, ta wilgoć, to wszystko się skrapla, a te wszystkie bakterie, zarazki i tak dalej. Na pewno każdy pamięta, jak to było przy noszeniu maski w okresie różnego rodzaju wirusów. Na pewno pamiętacie, co się czasami działo tutaj z naszą skórą, także też o tym pamiętajcie. Jak widzicie, trochę tych wskazówek mam tu dzisiaj dla Was, ale mam nadzieję, że będą one dla Was przydatne. To są takie wskazówki, o których mówi się tak naprawdę cały czas, ale warto o tym pamiętać. O tym, żeby zabezpieczać uszy, nosy, dłonie, żeby stosować te substancje okluzyjne, żeby nawilżać naszą skórę od środka i od zewnątrz. Stosujcie różnego rodzaju maski w domu. Nakładajcie różne kuracje, maski na dłonie. Dbajcie o to na przykład wieczorową porą. Zadbajcie o stopy, żeby one nie były przesuszone. Też warto je natłuszczać. Nie złuszczać, a natłuszczać. To też jest bardzo ważne, żeby zadbać o nasze ciało. Aktywność fizyczna, to wszystko będzie miało wpływ. Suplementy, które będziecie stosować również w okresie zimowym. No i oczywiście korzystajcie z tej pielęgnacji, takiej bardziej aktywnej, bo ona jest naprawdę super i ta zimowa pora jest świetna do tego, żeby wprowadzać różne substancje aktywne, takie jak właśnie retinoidy czy kwasy. Witamina C, antyoksydanty, to też jest bardzo ważne, żeby było w tej waszej porannej pielęgnacji. Filtry, proszę nie zapominajcie o tych filtrach, zabiegi różnego rodzaju. Ja zimową pielęgnację uwielbiam i mam nadzieję, że wy też. Szczególnie, że wieczory pojawiają się szybciej, więc znaczy, że pojawiają się szybciej. No wiecie, o co mi chodzi. Ale w tych wieczornych momentach możemy oddać się troszkę takim przyjemnościom pielęgnacyjnym, poświęcić sobie trochę więcej czasu i również naszej skórze. I to jest fajne, bo latem często gdzieś tam latamy, spotykamy się ze znajomymi, wieczory spędzamy z przyjaciółmi, nie tylko z rodziną, a zimą wykorzystajmy ten czas i jak najlepiej. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach, chętnie na nie odpowiem. A my widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Pa!